Nie troszczcie się o życie swoje. Nie troszczcie się. W ogóle wiecie, że ten fragment z Ewangelii Łukasza, on jest jednym z elementów na studiach psychiatrycznych. W ogóle ludzie, którzy się nie troskają, są uznani przez społeczeństwo za nienormalne. Normalnie ktoś się nie troska o życie swoje, o to, co będzie jadł, co będzie pił, czym będzie chodził, jak będzie żył, o dzieci swoje, o przyszłość swoją. Jeśli się nie troska, to jest uznany za chorego psychicznie. A Jezus mówi, nie troskajcie się o życie swoje. W ogóle się nie troskajcie. W ogóle się nie troskajcie. I mówi potem kilka zdań na temat tego, jak Bóg o wszystko dba. I mówi tak. O ileż bardziej was, o małowierni. Jezus nazywa troskę niedowiarstwem. On nazywa troskę przeciwieństwem wiary. On mówi, że kiedy się troskamy o cokolwiek, o rzeczy duchowe, o rzeczy psychiczne, o rzeczy materialne, to jesteśmy ludźmi wycofującymi się z wiary w to, co powiedział Bóg. Troska niweluje wiarę. Mała i duża. Troska o rzeczy Boże i rzeczy nieboże. Którzy myślą, że troska o rzeczy Boże jest należyta. Mówią, ja tak się troskam o sprawy pańskie. Ale troska o sprawy pańskie jest grzechem. Takim samym jak cudzołóstwo i morderstwo. I tak samo będziecie wykańczać. Będziecie wykańczać. Troska o cokolwiek będziecie wykańczać. O rzeczy chwalebne. O rzeczy byle jakie. Wiecie, jak się mówi, że się nie troska o swoje dzieci, to świat mówi, jesteś nienormalny. Pamiętam, kiedyś kupowałem buty. Sarcia była mała. Nie wiem, ile miała lat. 4 może. Bawiła się przed sklepem na takim wąskim chodniku. Tu była jezdnia. Ja jej powiedziałem, że tutaj stój na tatę, czekaj. Przyszła tam taka pani do sklepu i mówi, to jest pańskie dziecko? Ja mówię, tak. Pan jest w ogóle niepoważny? Przecież tu jest jezdnia. Ja mówię, wiem, proszę panią, że tu jest jezdnia, bo ja się w tym mieście urodziłem. I żyję w nim od ponad 40 lat. Tam zawsze była jezdnia. Ale tam pana dziecko biega. Ono może wyjść na jezdnię. Ja mówię, dlaczego pani zakłada, że ono może wyjść na jezdnię? Ja zakładam, że ono nie wyjdzie na jezdnię. Bo ja się lubię podeśmiać tak trochę, rozumiecie, z głupoty ludzkiej. Ona była strasznie na mnie zła w tym sklepie. Jak pan może? To jest niewrażliwość. Pan jest w ogóle niepoważny. I zaczęła, ona mi zaczęła tam naprawdę napominać poważnie, że ja nie dbam o swoje dziecko, ale ja dbałem o swoje dziecko. Przecież powiedziałem mojemu dziecku, nie wychodź na jezdnię. Wierząc jak głupi w to, że ono mnie słucha. Rozumiecie, o co tu chodzi? Nie troskajcie się o nic, mówi Jezus. O nic. Jeżeli jest w twoim życiu gram troski, to jest infekcja dla ciebie. To jesteś zainfekowany. I dzisiaj przynieś tego grzech. Bez Panie Boże, pozbywam się tego grzechu. Duchu Święty, pomóż mi nie troskać się o nic. O męża, żonę, dzieci. O sprawy zawodowe, o sprawy przyszłości, o sprawy służby. Ja nie chcę się troskać o nic. Jezus dalej mówi, nie bój się maleńka trzutku, gdyż upodobało się Ojcu waszemu dać wam królestwo. Królestwo jest wasze. Królestwo jest wasze. Wszystko do was należy. Wszystko do was należy. Czym chcecie się troskać? Jak do was wszystko należy? Jak jesteście właścicielami czasu i przestrzeni? Możecie ustanawiać, wstrzymywać i uruchamiać. Czym się troskacie? Możecie wszystko zmienić. Tylko wierzcie. Jak będziesz dzisiaj wielbił Boga, powiedz, Panie Boże, jestem skupiony na prawdzie, że do mnie należy królestwo.
Porzucam wszelką troskę. Nie interesuje mnie martwienie się czymkolwiek. Duchu Święty, wzbudź we mnie. Wzbudź we mnie nowe przestrzenie emocji, które nie są zainfekowane jakąkolwiek troską. Troską o mnie, troską o byt, troską o innych ludzi. Duchu Święty, ja chcę żyć w absolutnej wolności, bo w Chrystusie Jezusie dostałem absolutną wolność. I tej wolności nikt mi ją odbierze, łącznie ze mną samym. Ojcze, uwielbiamy Ciebie za to, że dałeś nam Królestwo. Za to, że nie jesteśmy bezdomni. Uwielbiamy Ciebie, Ojcze, za to, że mamy Królestwo. Ojcze, i my nie musimy się o nic troskać. I my przeklinamy wszelką troskę teraz w naszym życiu.
bardzo duży potencjał jeszcze problemom. To pamiętaj, że kiedy się zafiksujesz na tym problemie, nie będziesz mógł być częścią wyzwolenia. Jeśli spojrzysz przez innymi oczami na swoje zaburzenia, na swoje problemy, to automatycznie tak to działa, że nie będziesz mógł nieść wyzwolenia. Jezus nie był częścią problemu i nie był dlatego mógł być częścią wyzwolenia. Cokolwiek znajdujesz dzisiaj w sobie, patrz na to z perspektywy tronu. Patrz na to z perspektywy tronu, cokolwiek w sobie widzisz, ponieważ będzie ci trudno być częścią wyzwolenia. Będzie ci trudno nieść wyzwolenie. Potencjał Boży, który jest w tobie, zostanie zgaszony poprzez to, że będziesz patrzył na to, jak wielki masz problem. Ojcze, my teraz dziękujemy Tobie, że my oczami wiary patrzymy na swojego wewnętrznego człowieka, my uwielbiamy Ciebie. My nie utożsamiamy się z żadnym problemem. My problem bierzemy w tej chwili na warsztat i my go rozwalamy w Twoim potężnym imieniu Jezus. Problem nad nami nie panuje. Problem nad nami nie panuje. Problem nas nie dominuje. Problem nas nie dominuje. Powiedz, jestem głosem. Jestem głosem. Jestem
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Ciała przyjmujcie pełne uzdrowienie teraz.
Thank you.
Ojcze, tego chcę. Ojcze, Ty mnie zawsze wysłuchujesz.
będę po prostu nośnikiem. Niech to niesie. Gdziekolwiek pójdę. Dotykajcie ludzi. Dotykajcie ludzi w tym tygodniu. Dotykajcie. Dotykajcie przechodniów. Dotykajcie ludzi w autobusach. Dotykajcie ludzi. Niech to namaszczenie im przenika. Dotykajcie ludzi w pracy, w szkole. Podchodźcie do nich. Po prostu kładźcie na nich ręce. Niech to namaszczenie im przenika. Niech będą przekonywani o grzechu, sprawiedliwości i sądzie. Kapata, saka, tato, kata. Obejmujcie ludzi i uwalniajcie namaszczenie. Będziecie jak nośnik makatonu.
Jesteś Panem, święty Bóg.
Thank you.